Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na recenzję kosmetyków firmy Taupe. Ja co prawda te kosmetyki już jakiś czas temu zużyłam, ale pomyślałam sobie, że warto nagrać dla Was recenzję tych kosmetyków. Kupiłam je w Rossmanie w takim zestawie. Jest to Taupe Huminea Strefa T, eliminacja niedoskonałości, skóra wrażliwa, mieszana, tłusta i trądzikowa. W skład tego zestawu wchodził matujący krem korygujący, normalizujący żel do mycia twarzy oraz maska peeling żel 4 w 1, oczyszczająco-detoksująca, a zestaw wyglądał w ten sposób. Widać? Widać. Zacznę może od żelu do mycia twarzy. Normalizujący żel do mycia twarzy, było go tutaj 150 ml. Uważam, że to był żel ziołowy, bardzo delikatnym, takim właśnie ziołowym zapachu i również o kolorze takim ziołowym. Bardzo dobrze oczyszczający żel do mycia twarzy, nie podrażniający skóry wokoło oczu. Cudownie radzący sobie właśnie z podrażnieniami na skórze spowodowanymi właśnie przez jakieś tam wypryski. Dobrze oczyszczał skórę, lekko zwężał pory i delikatnie matowił skóry, przy czym nie robił takiego efektu maski. Jedyny minus, nie żelu, ale samego opakowania, jest to, że ta tubka ma dosyć spory otwór i niestety tego żelu dosyć dużo się wydostawało z tej tubki, ponieważ żel miał dosyć leistą, rzadką konsystencję, stąd też to był kosmetyk, który zużyłam z tego zestawu w pierwszej kolejności. Myślę, że gdyby był umieszczony w opakowaniu z pompką, na pewno starczyłby mi na dłużej. I to myślę, że to jest jedyny minus tego żelu, to znaczy samego opakowania, bo żel naprawdę był świetny i wszystkie te żele, które używałam do tej pory i były ziołowe, wszystkie się sprawdzały, więc myślę, że nawet do takiej właśnie wrażliwej skóry żel ten jest idealny. Kolejny kosmetyk, który był w tym zestawie, to matujący krem korygujący. Tutaj go było 40 ml. Niestety, jeśli chodzi o słowo matujący, na mojej skórze on nie do końca się sprawdził, ten zmatowienie było dosłownie przez chwilę. Ja niestety borykam się z dosyć sporym świeceniem twarzy, stąd też może to zmatowienie utrzymywało się tak krótko. Jeśli chodzi o korygowanie tych niedoskonałości, no cudownie radził sobie oczywiście z każdego rodzaju niedoskonałościami, które tam na tej twarzy były. Fajnie, delikatnie, mogę użyć tego słowa, leczył te wypryski, które tam były. Co najważniejsze w tym kremie jest to, że on cudownie nawilża skórę, pięknie, szybko się wchłania, ma bardzo fajną, lekką, delikatną konsystencję, ma przepiękny, świeży zapach. I co najważniejsze dla mnie, kiedy używałam tego kremu, było to, że kiedy użyłam tego kremu, mogłam od razu zaraz robić makijaż, ponieważ on bardzo szybko się wchłaniał i absolutnie nie ważył się na skórze. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego, że on, jeśli chodzi właśnie o to zmatowienie, jakoś tak nie do końca się sprawdził na mojej skórze, bo no ja o tym wiem, więc naprawdę jest niewiele kremów, które sobie radzą akurat z tym moim świeceniem, ale krem jest rewelacyjny, mogłabym go porównać do troszkę droższej wersji kremu Vichy Thermal coś tam, który jest kremem typowo nawilżającym i ja powiem szczerze, że ja trochę ten krem używałam również jako taką formę tak naprawdę cudownego nawilżenia skóry, właśnie skóry twarzy, i krem ten cudownie się sprawdził, więc gdybym miała go kupić jeszcze raz, to na pewno go bym kupiła. I ostatnim produktem, który był w tym zestawie, jest to maska peeling żel 4 w 1, oczyszczająco-detoksująca. Ona była tutaj w takich dwóch saszetkach. Ubolewam właśnie nad tym, że to były takie saszetki, ponieważ ta ilość, która była w jednej tej połówce tej saszetki, była ilością, jak dla mnie, zbyt dużą, żeby użyć ją na jeden raz, a kiedy używałam ją później, chciałam użyć po raz kolejny, to ona zazwyczaj gdzieś tam się lekko przyschła, że tak powiem, w tym opakowaniu, więc uważam, że jeśli chodzi o tego typu umiejscowienie tego właśnie tej maski żelu i peelingu jest niekoniecznie dobre. Myślę, że wystarczyłoby to umieścić w tubce i byłoby ok. Jeśli chodzi o samą tą maskę żel pink, rewelacyjnie, cudownie odświeżał, rozjaśniał skórę, fajnie oczyszczał, naprawdę coś niesamowitego, czuło się, że tam faktycznie to tam gdzieś na twarzy działa i cera była niesamowicie odświeżona po użyciu właśnie, czy to było, jako traktowaliśmy to jako maskę, czy jako żel, czy jako peeling. Coś cudownego, świetnie radziło sobie z podrażnieniami na skórze i uważam, że to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi właśnie o ten produkt.
I co najważniejsze, nie czuło się jakiegoś takiego, nie wiem, jak to często bywa w takich właśnie kosmetykach, 3-4 w jednym, że coś tam się na tej twarzy dzieje i nie wiadomo, czy to zmyć, czy jeszcze z tym siedzieć. Z tym akurat kosmetykiem nie było problemu. Naprawdę to była niesamowita przyjemność używania tego właśnie czy w formie maski, czy w żelu, czy jako peeling, bo on miał takie dosyć delikatne, naprawdę delikatne drobinki w środku i to było naprawdę wielką przyjemnością używanie tego właśnie kosmetyku. Dla mnie samą przyjemnością było używanie tego całego zestawu. Ubolewam tylko nad tym właśnie, że żel jest, przez to, że jest leisty, bardzo dużo go się wydostawało z tej tubki i niestety tubka jest nietrafiona. Krem co prawda matujący, ale u mnie nie sprawdził się, ale mimo to jest cudowny. No i ta maska peeling żel jest w saszetkach, trochę za dużo jak na tą saszetkę w tej jednej połówce, więc dosyć dużo mogło się zmarnować, ale produkt sam w sobie naprawdę jest genialny. Serdecznie Wam polecam tą Pachomina Eliminacja Niedoskonałości. Jeśli macie możliwość kupienia tego zestawu, bardzo serdecznie Wam go polecam. A ja Was zapraszam do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i pa!